Święta Teresa od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza. Dzieje duszy. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Rękopis A. Dedykowany matce Agnieszce od Jezusa. Rozdział 5. Owoce duchowej przemiany. Jeśli niebo darzyło mnie szczodrze łaskami, to bynajmniej nie dlatego, jakobym na nie zasłużyła. Byłam jeszcze bardzo niedoskonała. To prawda, że bardzo pragnęłam praktykować cnotę, zabierałam się jednak do tego w sposób osobliwy. Na przykład, jako najmłodsza, nie miałam w zwyczaju sama sobie usłużyć. Pokój, w którym spałyśmy razem z celiną, ona sprzątała, ja zaś nie zajmowałam się żadną pracą domową. Po wstąpieniu Marii do Karmelu, aby sprawić przyjemność dobremu Bogu, kilka razy przyszła mi ochota pościelić łóżko lub też pod nieobecność celiny, pownosić wieczorem jej doniczki z kwiatami. Jak już wspomniałam, robiłam to jedynie dla dobrego Boga, rzekomo nie spodziewając się podziękowania od stworzeń. Było niestety zupełnie inaczej. Jeżeli celina, na nieszczęście, nie okazała się uradowana i zaskoczona mimi drobnymi przysługami, byłam niezadowolona i objawiałam to łzami. Moja nadmierna uczuciowość czyniła mnie nieznośną. Jeśli komuś z mych ukochanych sprawiłam mimowoli choćby najmniejszą przykrość, wówczas zamiast przejść nad tym do porządku dziennego, Płaczem powiększałam swoją winę zamiast ją zmniejszyć. Płakałam jak Magdalena, a kiedy przestawałam płakać z powodu samej winy, płakałam dlatego, że przedtem płakałam. Nie pomogły żadne perswazje. Nie byłam w stanie zdobyć się na poprawę z tej brzydkiej wady. Nie wiem, jak mogłam się łudzić słodką myślą o wstąpieniu do Karmelu, będąc równocześnie jeszcze w dziecinnych powijakach. Dobry Bóg musiał sprawić mały cud, bym w jednej chwili dojrzała. Uczynił go w niezapomnianym dniu Bożego Narodzenia. Tej nocy promiennej, która jaśniała doskonałościami Trójcy Przenajświętszej, Jezus, słodkie małe dzieciątko, w jednej chwili zmienił noc mojej duszy w strumienie światła. Tej nocy, w której z miłości ku mnie sam stał się słabym i cierpiącym, mnie uczynił silną i odważną, przeodziawszy w swą własną zbroję, i od tej błogosławionej nocy nie uległam już w żadnej walce. Ale przeciwnie, szłam ze zwycięstwa w zwycięstwo, rozpoczynając, rzecz można, bieg olbrzyma. Źródło moich łez wyschło i odtąd rzadko i z trudem się otwierało. Tak to wypełniły się słowa, które mi kiedyś powiedziano. Tak wiele płaczesz w dzieciństwie, że zabraknie ci łez na później. Dniem, w którym otrzymałam łaskę dojrzałości czyli mego całkowitego nawrócenia był 25 grudnia 1886 roku. Wróciłyśmy właśnie z pasterki, podczas której miałam szczęście przyjąć Boga siły i mocy. W drodze powrotnej do Bisonne cieszyłam się, że pójdę zabrać moje buciki z kominka. ów stary zwyczaj sprawiał nam w dzieciństwie tak wielką radość, że Celina chciała mnie nadal traktować jak małe Bobo, ponieważ byłam najmłodsza w rodzinie. Tatuś lubił patrzeć na moją radość, słuchać wesołych okrzyków towarzyszących wyciąganiu coraz to nowych niespodzianek z zaczarowanych bucików. Radość zaś mego króla potęgowała moje szczęście. Jezus. Chciał mi jednak pokazać, że, wyzwalając mnie z dziecinnych słabostek, odbierze mi również te niewinne radości. On to dopuścił, że tatuś, będąc zmęczony po powrocie z pasterki, okazał znudzenie na widok moich bucików stojących na kominku i wyrzekł słowa, które mnie bardzo zabolały. Całe szczęście, że w tym roku będzie to wreszcie po raz ostatni. Szłam właśnie na górę, by zdjąć kapelusz. Selina, która znała moją wrażliwość, spostrzegłszy łzy w moich oczach, sama była bliska płaczu, ponieważ kochając mnie bardzo, zdawała sobie sprawę, jak mi było przykro. Tereso, zwróciła się do mnie, nie schodź, będzie ci za trudno teraz oglądać buciki. Tymczasem Teresa już nie była ta sama. Jezus przemienił jej serce. Tłumiąc łzy, Zbiegłam ze schodów i powstrzymując bicie serca, wzięłam moje buciki, stawiając je przed tatą. Po czym wyciągnęłam radośnie całą zawartość, promieniejąc szczęściem jak królowa. Tato śmiał się i zdawał się być zadowolony, a Celina myślała, że to sen. Na szczęście, była to słodka rzeczywistość. Teresa odzyskała na zawsze moc duszy którą utraciła w wieku lat czterech i pół. Od tej nocy pełnej światła rozpoczął się trzeci okres mego życia, najpiękniejszy spośród wszystkich, najbardziej obfitujący w łaski nieba. Jezus, zadowalając się moją dobrą wolą, której mi nigdy nie brakowało, w jednej chwili dokonał dzieła, jakiemu nie mogłam sprostać przez dziesięć lat. Mogłam mu wyznać podobnie jak apostołowie. Panie, łowiłam całą noc i nic nie uchwyciłam. Jeszcze litościwszy dla mnie niż dla swoich uczniów, Jezus sam ujął sieć, zarzucił ją i wyciągnął napełnioną rybami. On uczynił ze mnie rybaka dusz. Uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd. Jednym słowem, w serce moje wstąpiła miłość, połączona z pragnieniem zapomnienia o sobie, by innym sprawiać przyjemność. I od tej chwili poczułam się szczęśliwa. Pewnej niedzieli, gdy oglądałam wizerunek przedstawiający naszego pana na krzyżu, uderzył mnie widok krwi, która spływała z jednej z jego boskich rąk. Ogarnął mnie wielki smutek na myśl, że ta krew spada na ziemię. A nikt nie kwapi się by ją przyjąć. Postanowiłam więc trwać w duchu u stóp krzyża i przyjmować tę boską rosę, która z niego spływa z tym przeświadczeniem, że mam ją potem wylewać na duszę. Nieustannie rozbrzmiewało w mym sercu wołanie Jezusa na krzyżu. Pragnę. Te słowa rozpaliły mnie żarem nieznanym mi dotąd i gwałtownym, Chciałam dać pić memu umiłowanemu, i czułam równocześnie, że i mnie pali pragnienie dusz. W tym czasie nie pociągały mnie jeszcze dusze kapłanów, lecz wielkich grzeszników. Paliło mnie pragnienie wyrywania ich z wiecznych płomieni. Aby pobudzić moją gorliwość, dobry Bóg pokazał mi, że miłe są mu moje pragnienia. Słyszałam kiedyś, jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu który miał być skazany na śmierć, za straszne morderstwa. Wszystko wskazywało na to, że umrze, nie okazując żalu. Chciałam za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by poszedł do piekła, i wykorzystałam w tym celu wszystkie dostępne mi środki. Mając świadomość, że sama z siebie nic nie mogę, ofiarowałam dobremu Bogu wszelkie nieskończone zasługi naszego Pana. Skarby Kościoła Świętego. Wreszcie poprosiłam Celinę, by zamówiła mszę świętą w moich intencjach. Sama bowiem nie śmiałam tego uczynić w obawie, aby nie być zmuszoną do przyznania się, że to za pranciniego, wielkiego zbrodniarza. Także i Celinie nie chciałam o tym mówić. Ale ona tak czule i tak natarczywie mnie pytała, że powierzyłam jej moją tajemnicę. Nie tylko mnie nie wyśmiała, ale jeszcze obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika, co też przyjęłam z wdzięcznością. Chciałam bowiem, by wszystkie stworzenia zjednoczyły się ze mną w celu uzyskania łaski dla winnego. W głębi serca czułam pewność, że moje pragnienia będą zaspokojone. Niemniej, chcąc na przyszłość dodać sobie odwagi do modlitwy za grzeszników, Mówiłam dobremu Bogu, że ufając niezłomnie nieskończonemu miłosierdziu Jezusa, jestem najzupełniej pewna, iż przebaczy biednemu nieszczęśnikowi Pranciniemu i wierzyć w to będę nawet wtedy, gdyby nie wyspowiadał się i nie okazał żadnego znaku skruchy. Jednak o ten znak proszę. Proszę jedynie dla zwykłej mojej pociechy. Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie. Mimo, że tato zabronił nam czytania jakichkolwiek dzienników, nie uważałam za nieposłuszeństwo czytanie fragmentów dotyczących Pranciniego. Nazajutrz, po jego egzekucji, wpadł mi w ręce dziennik La Croix. Otworzyłam go pospiesznie i co zobaczyłam? Łzy zdradziły moje wzruszenie i byłam zmuszona pójść się ukryć. Prancini... Bez spowiedzi wstąpił na szafot i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór, gdy nagle, poruszony niespodziewanym natchnieniem, obrócił się, chwycił krucyfiks podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował święte rany. Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok tego, który zapewniał, że w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, aniżeli z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, Którzy pokuty nie potrzebują. Otrzymałam znak, o który prosiłam, a znak ten był wiernym obrazem łask, przez które Jezus pociągnął mnie do modlitwy za grzeszników. Czyż nie na widok ran Jezusa i spływającej jego boskiej krwi wstąpiło w moje serce pragnienie ratowania dusz? Chciałam je poić tą krwią niepokalaną, która. Może je obmyć z wszelkiej zmazy, i oto wargi mego pierwszego dziecka przywarły do tych świętych ran. Jakże niewypowiedzianie słodka odpowiedź. Od tej łaski, jedynej w swoim rodzaju, moje pragnienie ratowania dusz wzrastało z każdym dniem. Zdawało mi się, że słyszę Jezusa mówiącego do mnie jak do Samarytanki: Daj mi pić. Była to. Prawdziwa wymiana miłości. Duszą dawałam krew jezusową, a Jezusowi ofiarowywałam te same dusze ożywione boską rosą. Sądziłam, że w ten sposób ugaszę jego pragnienie. Im więcej dawałam mu pić, tym bardziej wzrastało równocześnie pragnienie mojej biednej małej duszy, a to żarliwe pragnienie dawał mi on jako najsłodszy napój swej miłości. Czytała Anna Cieślak